No, moje kochani, słyszycie tę muzykę? No mam nadzieję, że ją słyszycie. Właśnie się tam wybieram, jest picie piwa. Od kilku dni jest to taki zwyczaj. W tej chwili jestem nad jeziorkiem. No troszeczkę jest chłodniej wczoraj i dzisiaj. Nie ma już tych upałów, ludzie się jednak kąpią. No dla mnie by było za zimno. I jeżeli jest się w takim cudownym miejscu, to po prostu trzeba się tym cieszyć, bo większość ludzi tęskni. To może tak powiemy o tęsknocie, bo często mnie się moi znajomi pytają, no jak to jest, jak ty tam wytrzymujesz, no tak sama, bez rodziny, bez domu, na obczyźnie, kochani. Tak krótko powiem, w jednym zdaniu, jeżeli człowiek jest szczęśliwy, jeżeli lubi siebie, jeżeli umie sobie wyorganizować ten czas, jeżeli wie, że to jest mój czas, a ja lubię być ze sobą, bo to wszystko jest takie proste. Ja zawsze się pytam, no za czym tęsknić? Ja rozumiem, jak się wyjeżdża, są gdzieś jeszcze małe dzieci, no to tęskni się, ale jak ja mam dorosłe dzieci, każdy sobie tam swoim życiem, swoim trybem jakoś żyje, no to ja już się po prostu przyzwyczaiłam. Jak sobie wytłumaczyłam, że każdy mój wyjazd to jest taki jakby mój urlop, kochani. Więc jak się jedzie na urlop, no to co? No to się nie tęskni za niczym, tylko się po prostu urlopuje. No to zobaczcie, jest jezioro. Jest fajnie. Jest cicho. Przytulnie. Za chwilę będę sobie na muzyce słuchać muzyki, popatrzę na ludzi. No to i co mi do szczęścia potrzeba? Na początku też tęskniłam, no nie powiem. Bo to było takie oderwanie, zabranie, jakby mnie cząstki gdzieś tam w świat. Ale teraz, kochani, jak człowiek już to robi dłużej, to się przekonuje, że fajnie się przemieszczać, fajnie opuszczać ten swój dom, fajnie jest poznawać ludzi, fajnie doświadczać różnych rzeczy, różnych sytuacji, poznawać siebie, jak ja to zawsze mówię, ja dzięki temu poznaję siebie. Potem taka w skowronkach, szczęśliwa, po tym mojej urlopie wracam sobie do domu oczywiście i kocham ten mój dom. Ale uwierzcie mi, jak już siedziałam tyle lat w tym domu i tylko krążyłam, jak ja tu mówię, ze ściereczką i między grafiami, no to już się to trochę, jak to mówi się, przejadło, tak? Więc ja jestem szczęśliwa, jak troszeczkę się poprzemieszczam, coś zobaczę, coś dotknę, coś skosztuję, kogoś poznam. To jest takie piękne. Jak sobie poradzić z tym? No kochani, proste i nieproste, no zależy dla kogo. Po prostu wszystko to, co odczuwamy tam w środku, w swoim sercu i tam w swojej duszy, to po prostu zależy od naszych myśli. Tak, nasze myśli decydują o wszystkim. Bo jeżeli zaczynamy się nakręcać, że tak tęsknimy i tak myślimy, no to co robimy? Robimy sobie krzywdę, bo moglibyśmy być w tym miejscu, cudownie spędzać czas, a my tak tęsknimy, tak? No i jesteśmy nieszczęśliwi. A dlaczego mamy być nieszczęśliwi? Skoro jak siebie kocham, no to ja sobie sprawiam radość. Tak sobie różne rzeczy tłumaczę, że ja się tym cieszę. Więc dla mnie rozłąki nie są aż takie straszne. Dlatego mówię, zawsze nasze myśli. Cokolwiek robimy, cokolwiek czujemy, odczuwamy, czy żal, czy smutek, czy zło, to są nasze myśli. Jeżeli sobie tam troszeczkę umiemy podregulować, przestawić programy, trzeba się tego po prostu nauczyć, to wszystko jest proste. Nawet jak jest mi smutno, to ja cyk, mogę się przestawić 2-3 minuty. No i po co mam dociągnąć? Tęsknić? No po co mam tęsknić? Jak ja mówię, jestem ze sobą i cudowna jestem, i kupela jestem swoja i lubię swoje towarzystwo, no to za czym mam tęsknić? Kiedyś mi się tęskniło, bo jak wyjeżdżałam, no to tak zawsze żal mi było, bo moje rzeczy gdzieś tam przeleżały, tak? Moje buty, moja jakaś bluzka ulubiona czy coś, mówię, kurczę, no szkoda mi, minęło lato czy tam wiosna i ja nieraz nie zdążyłam sobie ubrać, bo już mi przeminęło, więc kochani, no wpadłam na pomysł, no po co mam tęsknić, że mi to przeminęło, po prostu pakuję sobie to ze sobą teraz, tak? Nawet buty na obcasie. Kiedyś tak już się przestawiałam na te wyjazdy trochę na niższe,
no bo tutaj mam taką pracę, że na niższych, ale się też mi na takich, wiecie, stanąć sobie na takim obcasie od czasu do czasu, więc sobie przywiążę te buty, a co mi szkodzi? I jak już mam taką ochotę, tęsknotę, to sobie staję. Kiedyś też, wiecie, spodnia chodziłam, no bo wygodniej, tu, ale już po jakimś czasie już mi się to tak znudziło, jakbym chodziła po prostu w jednej sukience przez rok czy dwa. Więc sobie też zaczęłam przywozić sukienki, spódniczki, a co mi tam? Bo życie mi ucieka. Więc kochani, za czym tęsknimy, to po prostu sobie to zabierzmy, te parę swoich ulubionych rzeczy. Tak jak mówię, moje perfumy ulubione, czy cokolwiek. No i wtedy się czuję fajnie, bo już nie muszę za tym tęsknić. A jeszcze teraz w dobie techniki internetu można się widzieć, jak się rozmawia. To nie jest to, co kiedyś człowiek, jak ja pamiętam, do budki z telefonem, 5 rano trzeba było biec, żeby zadzwonić do domu. No to było dopiero. A teraz jest taka technika, że mogę sobie leżeć w łóżeczku i sobie mogę dzwonić i rozmawiać z kimś. I tęsknię tak. Ja nie powiem, że jest zła. To jest cudownie tak zatęsknić za kimś, tak, ale tak z serca, przez moment zatęsknić. No to co, zadzwoni się do tej osoby, bo się przypomniało, jakieś tam pogaduchy się utnie, napisze się coś. No i jest fajnie, tak? Albo się znowu wyznaczy termin, to słuchaj, no to jak będę, to się spotkajmy i znowu jest fajnie, bo się na coś czeka. Kochani, wszystko jest fajne. I tęsknota, i trochę się posmucić, i trochę jak łza popłynie, i też się zdenerwować, i też sobie krzyknąć, kochani, to jest wszystko potrzebne. Ja zawsze mówię, nie ma rzeczy, która jest niepotrzebna. To tak jakby ktoś powiedział, kwaśny smak jest niepotrzebny, ostre, coś tam, pieprz, sól, bo to jest niefajne. Ale w małych ilościach, tak? Jak sobie nie nasypiesz cukru nie wiadomo ile, bo cię zemni. Soli też nie, no bo też nie. Ale jak sobie tak odrobinę do smaku, do swojego smaku, no i w życiu jest dokładnie to samo. Do danej sytuacji, do danego dnia, do tego, na co mamy ochotę, dozujmy sobie po kropelce, po łyżeczce, po połowie. I jest wtedy pięknie, i jest smacznie, i nie przechowujemy, i się nie zatrujemy, czyli naszego serca, naszej głowy, i zawsze będzie wszystko w normie. Więc dozujmy sobie, kochani, to wszystko. Ja sobie tak dozuję, kropelkami. Jak mi trzeba więcej, to sobie zwiększam, jak mi potrzeba, że widzę mniej, no to sobie zmniejszam. No i można się wszystkiego, kochani, nauczyć. Można. Ja zawsze mówię, ludzie się nauczyli pływać okrętami, samolotami, samochodami. No kto się boi, to się nie nauczy, ale ktoś chce w swoje życie wprowadzić coś, no to się będzie uczył do oporu, tak? Aż się nauczy, bo jemu na tym zależy. To kochani, uczmy się być ze sobą, uczmy się cieszyć życiem, uczmy się zawsze być tu i teraz, nie tam wczoraj, nie jutro, tu i teraz, a tu i teraz zobaczcie. Zobaczcie, gdzie jestem. Teraz wam tutaj zajadę tym aparatem, a tam właśnie prosto po drugiej stronie jeziorka jest rozbity taki potężny namiot, mioty są karuzele. I wypiję sobie przysłowiowe to piwo tradycyjnie u nich, to jest taka tradycja. I posłucham tej muzyki. No i to by było na tyle, kochani. A już niedługo jadę do domu. Dzisiaj jest wtorek, w niedzielę jadę już do domu. Także już zaczynam sobie myśleć, bo ja wtedy tak parę dni przed zaczynam sobie tak myśleć. Już zaczynam tęsknić, już sobie zaczynam wyobrażać. Mam wesele, potem jadę sobie nad morze, a potem nie wiem, co będzie. Może jakieś spotkanie facebookowe, gdzieś się skrzykniemy, bo tak mi się marzy. I wszystko wam opowiem, na pewno wszystko wam pokażę. Facebookowicze moi kochani zobaczą fotki. Wy zobaczycie filmiki, kto ogląda, kto nie jest z moich znajomych. No i ja was tak kocham i tule, i całuję. Uwielbiam was, uwielbiam. I uwielbiam do was mówić. Uwielbiam. Mimo, że mówię do aparatu, ale wiem, że tam za tym malutkim okienkiem jest ktoś, tak? Że za moment, kiedy umieszczę ten filmik, to ktoś go obejrzy. I kocham was bardzo. I cieszę się, że jesteście ze mną, a ja z wami. No to buziaczki, moi kochani. Całuski ślę dla was.